Lamy z Panamy mówią witamy, 17 czerwca, no i start kolejnego kuriera. 17 czerwca w Polsce obchodzi się Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Nazwijmy to tak po prostu Dzień Czołgisty. Święto, które odbywa się na pamiątkę powrotu do Polski pierwszego pułku czołgów Armii Polskiej generała Józefa Hellera w 1919 roku. Dla mnie też powinien to być dzień, nie wiem, dzień zakończenia życia królów polskich. A dlaczego? Posłuchajcie. 17 czerwca 362 roku cesarz rzymski Julian Apostata wydał edykt zabraniający chrześcijanom nauczania w szkołach. Powinien obowiązywać do dzisiaj, no ale takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak tam z waszym zdaniem. Każdy ma swoje. Zdanie jest jak dupa. 17 czerwca 1025 roku zmarł polski król, pierwszy król polski Bolesław I Chrobry, urodzony w 967 roku, syn Mieszka I. Bitny, dzielny, dobry król. 17 czerwca 1462 roku pod Targowiste gospodar Wołoszczyzny w Lat Palownik przeprowadził brawurowy nocny atak na obóz inwazyjnej armii tureckiej, który miał na celu zabicie sułtana Mahmeda II Zdobywcy. W bitwie zginęło 7 tysięcy Wołochów pod wodzą Włada Palownika, atakujących Wołochów, którzy trupem położyli 15 tysięcy Turków. Jak widzicie, legenda Drakuli ma takie mocne podstawy. Ale 17 czerwca 1501 roku zmarł Jan Olbricht. Jan Olbracht, król polski. Kolejny król polski w tym dniu, urodzony w 1459 roku. 17 czerwca 1579 roku Francis Drake podczas wyprawy dookoła świata wylądował na wybrzeżu dzisiejszej Kalifornii, zgłaszając prawa do tych ziem w imieniu królowej Anglii Elżbiety I Tudor. Pamiętacie z filmów to takie, biorę te ziemię w posiadanie w imieniu króla i tak dalej, wbijamy sztandar z czerwonym krzyżem, czy jaki tam wtedy sztandar obowiązywał, flaga obowiązywała, bandera, nie wiem co tam się wbijało w ziemię, jak się zlazło ze statku, co oni tam mieli do wbijania w ziemię, no ale coś tam wbijali. Mniejsza większość. 17 czerwca 1657 roku potop szwedzki. Po trzydniowym oblężeniu wojska szwedzko-siedmiogródzkie zajęły Warszawę. No i 17 czerwca 1696 roku zmarł trzeci król Polski w tym dniu. Jan III Sobieski. Urodzony w 1629 roku. Także widzicie, dlaczego uważam, że ten dzień powinien w jakiś sposób być, nie wiem, podkreślony. Trzech królów, królów jednego dnia. 17 czerwca 1767 roku we Francji tak zwana bestia z Givondin zagryzła 19-letnią Joannę Bastide, swą 104. i ostatnią ofiarę. 17 czerwca 1843 roku na Nowej Zelandii doszło do pierwszego poważnego starcia między rdzenną ludnością, między Maorysami a osadnikami brytyjskimi. Incydent w dolinie Wairau. 17 czerwca 1885 roku do Nowego Jorku przybyła z Francji we fragmentach Statua Wolności. 17 czerwca 1992 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju restaurację sieci McDonald's. Zaraza dotarła do Polski. 17 czerwca 2004 roku zmarł Jacek Kuroń, polski historyk, pedagog, polityk, działacz opozycji antykomunistycznej, minister pracy i pomocy społecznej, urodzony w 1934 roku. Kto z was pamięta Jacka Kuronia, domyśla się, dlaczego go wymieniłem. Kto z was nie pamięta Jacka Kuronia, może warto czegoś się o tym człowieku dowiedzieć.
No i cóż, Jackiem Kuroniem skończymy sobie dzisiejszego kuriera. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i zapraszam na jutro. A jutro już chyba będzie 79 albo 80 kurier, nie wiem, bo się pogubiłem. Zapraszam na jutro.